Nowotwór sutka, powszechnie zwany nowotworem piersi, przyjęło się, że zwyczajowo dotyczy wyłącznie kobiet. To nieprawda. Panowie, również jesteście narażeni na to, że możecie zachorować na ten typ nowotworu. Oczywiście statystycznie znacznie rzadziej, niemniej jednak temat dotyczy wszystkich. Nowotwór piersi to nowotwór, który jest numerem 2, zbierającym śmiertelne żniwo wśród kobiet w Polsce, Europie i na świecie. Jest to nowotwór, który daje się łatwo wykrywać we wczesnej fazie. Jest to nowotwór, który daje bardzo dobre efekty leczenia, pod warunkiem, że zostanie wykryty, zdiagnozowany i leczony w pierwszej fazie zachorowania. I tu pojawia się problem. Mimo tego, że każda osoba, która właśnie ogląda ten film, ma doskonałe narzędzie diagnostyczne do wykrywania nowotworu piersi, nadal ten nowotwór zabija każdego roku tysiące Polek. Tym narzędziem, o którym chcę dzisiaj z Wami porozmawiać, są nasze ręce. Opuszki naszych palców są w stanie wykryć zmianę nowotworową mniejszą niż ziarenko ryżu. Ziarenko ryżu to już duża zmiana, o tym też będziemy dzisiaj chwilę mówić. Nowotwory piersi dzielimy na kilka kategorii. Taka najprostsza kategoria, najprostszy podział to oczywiście te zmiany złośliwe i zmiany niezłośliwe, czyli te, które wymagają dalszego leczenia chemioterapeutycznego, radioterapeutycznego, czy nawet w skrajnych przypadkach totalnej mastektomii, czyli usunięcia piersi wraz z wszystkimi węzłami chłonnymi i tkankami dookoła, po te, które dają się usuwać miejscowo i dają doskonałe efekty terapeutyczne. Kluczem, takim prawdziwym kluczem do jakości leczenia i do przeżywalności jest czas. Czas od momentu pojawienia się nowotworu w naszym ciele do momentu jego usunięcia. Nowotwór piersi jest jednym z tych nowotworów, który jest objęty programem wczesnej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Więc jeżeli wykryjesz u siebie jakąkolwiek niepokojącą zmianę, możesz od lekarza pierwszego kontaktu uzyskać tak zwaną kartę szybkiego dostępu onkologicznego, czyli taką przyspieszoną ścieżkę onkologiczną, pozwalającą wykonać diagnostykę w ciągu 14 dni. Warunkiem jest to, że wcześniej ta zmiana nie była leczona, ani nie była też to zmiana w jakikolwiek sposób diagnozowana w kierunku zmiany nowotworowej. Specjalistami, którzy zajmują się wykrywaniem chorób nowotworowych w obrębie sutka, są lekarze ginekolodzy, są również specjaliści ultrasonografii, czyli lekarze radiolodzy. To te osoby w pierwszej fazie będą właśnie tymi lekarzami, z którymi będziesz mieć kontakt. Niezwykle ważne jest to, aby prowadzić regularną, cykliczną samokontrolę. I dziś właśnie w ramach tego filmu, w ramach tego naszego spotkania, chciałbym gorąco zachęcić wszystkich Was do tego, aby regularnie wykonywać diagnostykę i samobadanie. Te proste manewry, które będę chciał za chwilę Wam pokazać, które będę chciał Wam przypomnieć, służą temu, żeby wykryć zmianę nowotworową w jej maksymalnie wczesnej fazie. Bo ta faza daje pewność i daje skuteczność leczenia. Nowotwory piersi poza swoimi takimi namacalnymi objawami dają też objawy bólowe czy też zmianę kształtu piersi. To już późna faza, to już zmiana, która będzie wymagała intensywnego leczenia i z pewnością dłuższej rekonwalescencji. Jeżeli zaobserwujesz u siebie zmianę kształtu piersi, wysięg sutka, czy też jakieś niesymetryczne ułożenie Twojej piersi, bądź też bolesność w obrębie gruczołów sutkowych, koniecznie natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub z położną, która również przeprowadzi szybkie badanie i umożliwi wczesne wykrycie ewentualnych zmian. W ramach badań profilaktycznych można również wykonać markery nowotworowe, czyli badanie krwi, które umożliwi wykrycie ewentualnej zmiany nowotworowej. Nowotwór sutka i nowotwór piersi jest jednym z tych nowotworów, który niestety jest nowotworem dziedzicznym, czyli istnieje ogromne ryzyko, że jeżeli Twoja mama bądź Twoja babcia chorowała na nowotwór piersi, to i Ty jesteś w wysokiej grupie ryzyka tego zachorowania i tym bardziej regularnie wykonuj samobadanie, ultrasonografię i mammografię. Te trzy badania dają nam pewność w zakresie wykrywania i skutecznego leczenia chorób nowotworowych w obrębie sutka.
Warto tutaj powiedzieć o tym, że badanie ultrasonograficzne i badanie mammograficzne nie są badaniami, które mogą być zastępowalne. Są badaniami, które nawzajem się uzupełniają. Faktycznie mammografię wykonujemy w trochę późniejszym wieku, z tego względu, że to badanie wykonujemy wtedy, kiedy gruczoł słodkowy, kiedy pierś ma trochę więcej tkanki tłuszczowej, wtedy pierś jest bardziej diagnostyczna. W młodych latach, czyli od okresu dojrzewania do mniej więcej 30-35 roku życia, zaleca się cykliczne, regularne wykonywanie badania ultrasonograficznego, ponieważ dla ultradźwięków pierś jest bardziej przezierna, mówiąc tak najprościej, czyli daje się bardziej prześwietlać. Natomiast w przypadku wykrycia zmiany w badaniu ultrasonograficznym z pewnością zostanie rozszerzona diagnostyka o badanie mammograficzne, bądź nawet tomografię, czy też rezonans magnetyczny klatki piersiowej i właśnie piersi. Te badania wszystkie razem dają nam doskonały obraz tego, co tak naprawdę kryje się w Twoim ciele i pozwalają podjąć najlepszą decyzję. Samo badanie piersi powinno być wykonywane w miarę regularnie. Zaleca się, aby wykonywać to badanie w pierwszych dniach cyklu, wtedy kiedy pierś jest najmniej wrażliwa i daje się najlepiej badać. Warto robić to regularnie, warto zapisać sobie każdego miesiąca w kalendarzu dokładnie dzień, w którym będziemy chcieli takie badanie wykonać. I co też ważne, możesz do tego badania zachęcić swojego partnera bądź partnerkę. I to jest naprawdę bardzo fajne zadanie, które pozwala wspólnie budować poczucie bezpieczeństwa i troski o siebie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, czy w badaniu palpacyjnym, czy w badaniu obrazowym, czy to w USG, czy w mammografii, lekarz z pewnością skieruje Cię na biopsję. Biopsja to nic innego jak wprowadzenie cienkiej igły dokładnie w miejsce tej zmiany w celu określenia tego, z czym mamy do czynienia. Na szczęście w większości przypadków, kiedy znajdujemy jakąś zmianę, okazuje się ona torbielą bądź niegroźną zmianą tłuszczową czy też włóknikową, nie stanowiącą żadnego zagrożenia. Niemniej jednak spodziewaj się tego, że jeżeli dojdzie do wykrycia jakiejś zmiany w obrębie słódka czy piersi, taki kolejny etap diagnostyczny będzie z pewnością wykonany, czyli pobranie materiału w celu oceny mikroskopowej, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Na wyniki biopsji trzeba poczekać, zwykle od kilkunastu dni do nawet 3 tygodni. Nie przejmuj się, tak to wygląda wszędzie. Jest to związane z samym procesem przygotowania materiału do badania oraz do tego, w jaki sposób to badanie jest przeprowadzane przez specjalistów. Samokontrolę piersi najlepiej wykonać po prysznicu, i to ciepłym, lub nawet pod prysznicem. Chodzi o to, aby mięśnie klatki piersiowej były rozluźnione. Ważne jest to, aby badanie przeprowadzić w pozycji stojącej. Najlepiej przed lustrem lub jeżeli wykonuje to Twój partner bądź partnerka, tak aby obserwowała obie piersi. W pierwszej fazie badania należy zwrócić uwagę na to, czy piersi są symetryczne. Naturalne jest to, że jedna pierś może być nieznacznie większa od drugiej, ale jeżeli obserwujesz znaczący przybór rozmiaru jednej z piersi, to już powinno zwrócić Twoją uwagę. Kolejnym elementem oceny piersi jest jej uniesienie, więc unosimy pierś do góry i sprawdzamy, czy nie pojawia się tutaj jakaś bolesność czy też nieprawidłowość. Kolejnym elementem badania, kolejnym etapem badania jest wykonanie dokładnego, precyzyjnego obmacania całej piersi. Co bardzo ważne, wykorzystujemy do tego 3 palce. Nie robimy tego jednym, dwoma, ani całą ręką, tylko 3 środkowymi palcami po to, aby wybadać dokładnie wszystkie struktury, które znajdują się pod skórą. Naturalnym jest to, że wyczujesz pod swoimi palcami symetryczne, regularne kształty przypominające w swoim kształcie takie tubki. Są to Twoje gruczoły piersiowe, gruczoły słódkowe, które będą regularnie wyczuwane. Jak wykonać to badanie? Zaczynamy od przyłożenia ręki na górnej części piersi i następnie ruchami jednym obok drugiej badamy pierś dookoła. Obchodzimy cały sutek dookoła, badamy całą pierś z każdej strony. To jest bardzo ważne, aby tego nie zbagatelizować i obejść całą pierś dokładnie dookoła. Następnie ściskamy sutek z jednej strony i ściskamy sutek z drugiej strony, czyli nie wyczuwamy pod sutkiem jakiejś zmiany, nieprawidłowości, czy też z sutka nie wydobywa się jakaś treść. Jeżeli z sutka wydobędzie się jakaś treść, będzie to treść o bardzo gęstej konsystencji, czy też jakimś dziwnym zabarwieniu, koniecznie skontaktuj się z lekarzem. Czego szukamy? Szukamy struktur, które są twarde, grudkowate, które się nie przemieszczają, bądź mają strukturę w dotyku suchego ziarna grochu. Jeżeli wyczujesz taką nieprawidłowość, taką zmianę, koniecznie skontaktuj się ze swoim lekarzem bądź położną, którzy przeprowadzą dodatkowe badanie.
Drugą część badania wykonujemy po uniesieniu ręki za głowę i zbadaniu okolicy pachowej w celu znalezienia ewentualnych zmian w obrębie węzłów chłonnych, czy też mięśni w okolicy pachy. Tam również szukamy struktur, które są twarde, grudkowate lub takie, których po prostu według nas nie powinno tam być. Jeżeli cokolwiek wzbudzi Twoją wątpliwość, skontaktuj się z lekarzem rodzinnym, Twoim lekarzem ginekologiem bądź położną. Pamiętaj, Twoje życie i życie Twoich bliskich jest w Twoich rękach.